Czy decyzja o wybuchu powstania była szaleństwem i błędem? Jasne. Trzeba było słuchać Jeranka Osmańskiego i Bokstanina. Jeranek Osmański był szefem wywiadu i się dowiedział, że Rosjanie są walczą z nową dywizją czołgów niemieckich, które przyszły i mają co najmniej na tydzień, żeby zniszczyć to. I powiedział, że jeżeli mamy robić powstanie, to co najmniej za tydzień, a nie teraz. On liczył może, że Rosjanie nam pomogą. I tak by nie pomogli. Ale w każdym razie myśmy mieli większe szanse, niż jak w momencie, gdzie Rosjanie byli związani z Niemcami. Druga rzecz, sam pomysł zrobienia powstania z nadzieją, że Stalin nam pomoże, to był absurd. Do mnie przyszedł bratny Roman Murarczyk wtedy, nasz Libusz, i mówi: Staszek, jak zrobimy powstanie, to się Rosjanie zatrzymają i poczekają, aż nas Niemcy wykończą. To ja mówię: Roman, ty to wiesz, ja to wiem, to bez jakiejś koordynacji nie może być powstania. A o koordynacji nie było mowy, bo Stalin chciał powstania, Stalin chciał, żeby było powstanie, chciał, żeby Niemcy wykończyli 200 tysięcy Polaków, z czego 20 tysięcy młodych ludzi. To był czysty interes Rosjan i to był dalszy ciąg 1939 roku. W 1939 roku Niemcy i Rosjanie współpracowali i tu też współpracowali. Był entuzjazm na początku, prawda? Entuzjazm był u ludzi, którzy przez całą okupację przygotowywali się do akcji, ale nie mieli żadnej akcji. Myśmy od 1943 roku mieli roboty i mieliśmy okazję mieć akcje wojskowe. I myśmy byli dużo mniej sfrustrowani niż ci, którzy przygotowali. I entuzjazm, jeśli można powiedzieć, to był u tych, którzy nic nie robili przez 3 lata, tylko przygotowywali to. W pewnym stopniu ja miałem taki moment, że jak ja byłem ubrany w ten, to jest taka fotografia na książce Diabelne Szczęście czy Palec Boży, która wyszła kilka lat temu, znalazła się fotografia chyba stamtąd, ze stawek. Jesteśmy w tych panterkach, ja mam pistolet tutaj, Thompsona tak, no, hełm jakiegoś SS-mana, który wsadziłem na głowę, no, uzbrojony jak normalny żołnierz, chociaż jak na czołgi, to ten Thompson nie bardzo był potrzebny, ale wyglądaliśmy jak prawdziwe wojsko. Ja miałem jeden czy dwa przyjemne momenty i w tym umundurowaniu nas posłali na Wolę. Wola to jest inna kwestia. Posłali nas na Wolę zdobywać tam koszory niemieckie. Ja w tym mundurze z tym pepeszą, nie pepeszą tylko Thompsonem, koło Stasinka Sosabowskiego na czele tego oddziału przechodzę przed Pfeifferem, przed fabryką Pfeifferu. A powstanie się zaczęło o 5:00 i wszyscy robotnicy byli zatrzymani w fabryce. I wszyscy robotnicy mnie znali, bo ja tam byłem robotnikiem przez rok. No, mnie znali i Stasiek, cześć, tego to jeszcze dzisiaj mi broda dęba staje, bo to było cholernie przyjemny moment. No, w mundurze tego, taki ważny, no to, a oni mnie krzyczą, no, nie wiem czy to macie, ale mnie zawsze broda dęba staje, jak mam takie wspomnienia, specjalnie wojenne. Ale to był moment. To się skończyło następnego dnia, jak Stasinek Sosabowski był ranny i stracił wzrok. Ja dostałem granatem
takim ręcznym w plecy i miałem całe plecy pełne odłamków blachy, które mi wyrywali na żywo, bez znieczulenia. Cztery dziewczyny mnie trzymały i ten lekarz wyrywał tą blachę i bolało. Ja klełem jak dorożkarz i przepraszałem te dziewczyny, że klnę, ale bo mi pomagało. Także jednym słowem, były kilka momentów takich, że było przyjemnie, ale bardzo, bardzo mało. I na ogół to, jak przyszedłem na Stare Miasto, już po tych ranach, nie będę opowiadał całej mojej historii, bo będziemy tu do wieczora, ale jak przylazłem na Stare Miasto 11 sierpnia, jeszcze telefony działały, dowiedziałem się, że Olek Tyralski, mój przyjaciel, zginął na Żoliborzu i że wszyscy moi kumple z KDW zginęli na tych samych stawkach wracając. Wiwatowski też i Barszewski. To było tragiczne. 11 najbliższych kumpli i wspaniałych ludzi. To ta Polska straciła znakomite elementy. No, ludzi uczciwych, inteligentnych, zdolnych do nauki i tak dalej. Nie mówię o obrazach i tak dalej, dzieła sztuki, ale ci ludzie by się przydali, byliby konieczni, a oni wszyscy... A kto się cieszył? Pan Stalin, bo jemu zabijali najlepszy polski element i robili Niemcy brudną robotę.